Odważny ten Iwudź mówi o 15 milionach Polaków, którzy mieliby się nauczyć mądrego wydawania. 15 milionów piechotą nie chodzi. W 38-milionowym kraju to może być rzeczywiście dobry wstęp. Pytanie, czy to naukowo też da się obronić? Naszym gościem jest dr Monika Skorek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Niby rozmawiamy o finansach osobistych, ale tak naprawdę chciałbym wiedzy naukowej. Czy to jest tak, że wydawać można mądrze i są na to badania? Oczywiście, że tak. Można mądrze wydawać pod warunkiem, że uruchomimy w sobie coś, co się nazywa samokontrolą. Samokontrola, najtrudniejsza rzecz. Właśnie o tym rozmawialiśmy. Nawet jadąc przez miasto, w każdym miejscu, na każdej krzyżówce jest bodziec, który zabiera mi rozsądek. Ale nigdy nie ma czegoś takiego, żeby nie próbować przezwyciężać. Słowem kluczem myślę, że tutaj powinno być coś, co się nazywa challenge. Wyznaczmy sobie jakieś zadanie, jakąś rzecz do wykonania. Nie kupię. Albo idę do sklepu, oglądam, jak już coś mi się podoba, odmawiam sobie tego zakupu celowo. Ale jeszcze na tym przychodzę nie koniec. I mówię do tej ekspedientki, wie pani co, podoba mi się tamta rzecz. Ona mówi, ale że oczywiście rozkłada to wszystko, a ja mam wygraną w momencie, w którym mówię, wie pani co, mój wewnętrzny głos. Słyszałam, jak doktor Skorek mówiła, nie kupuj, nie kupię. To nie chodzi o to, żeby wejść w dyskusję z osobą sprzedającą, ale właśnie, żeby wejść w dyskusję z samym sobą, z własnym wnętrzem. Ale tak jak mówię, samokontrola nie tylko ma polegać na tym, że powiem sobie nie kupię, ale na przykład przeznaczę pieniądze, które miałam wydać na taką rzecz, na oszczędzanie. Włożę je na konto i po pewnym czasie zobaczę, jaka kwota uzbierała się. I wrócę i kupię więcej. Tak, o to chodzi, żeby odroczyć zakupy, dlatego że jeżeli odraczamy kupowanie, to zdecydowanie bardziej nas te zakupy cieszą i są przemyślane. Czyli to wszystko zależy od nas tak naprawdę, nie od tych, którzy nas kuszą? To jest powierzchowne. To kuszenie z zewnątrz to jest tak jak w relacjach z innym człowiekiem. Oczywiście mogę być pod wpływem innych osób tego, co mówią, ale też mam swoje zdanie. W zakupach jest bardzo podobnie. Tylko że dzisiaj mamy czasy takie, że to nawet nie to, co się dzieje na ulicach, ale w każdym naszym telefonie jest co chwilę guzik kup. Jest co chwilę możliwość taka. Jest co chwilę coś specjalnego tylko dla mnie. I wtedy trzeba sobie powtórzyć i zadać sobie pytanie, czy na pewno tego potrzebuję. No oczywiście, że tak. Przecież oni mi mówią, że ja tego na pewno potrzebuję. Potem mnie dopadli z tą reklamą w tym miejscu, że ja na pewno tego potrzebuję. Nie, zdecydowanie. Okazuje się, że rzeczywiście to zależy od osobowości człowieka. I tutaj można pokazać też właśnie różne typy osób. W badaniach naukowych mówi się o generacjach. Generacja X, generacja Y i Z. X to jest moje pokolenie, czyli pokolenie, które kiedyś nie miało. I dzisiaj właśnie jesteśmy podatni na te wszystkie sygnały. Kup, przyciśnij, uruchom zakupy. Dużo łatwiej jest na takie osoby wpływać. Ale pokolenie, przeskoczę z Y od razu do Z, już nie jest takie podatne, już wybiera. To są ci, którzy się podzielą, to są ci, którzy wypożyczą, ale nie kupią. Już mówią o współkonsumpcji. Już mówią o takiej slow konsumpcji, slow life. Takim zastanowię się, czy jest faktycznie jest mi to potrzebne. Nie kupuję na zapas. To nie są już zakupy kompulsywne, że ja muszę mieć, otaczam się przedmiotami. Absolutnie nie. Czyli od nich się trzeba uczyć dzisiaj? Myślę, że tak. Myślę, że właśnie czasami. Czyli to rodzice się uczą od dzieciaków swoich? Przyznam, że ja też to robię. Uczę się od młodszych. Tak, mam 16-letnią córkę, która na przykład odkłada pieniądze i mówi, ja chcę sobie coś kupić i dzisiaj nie wydam na to. Odmówię sobie dzisiaj takich zakupów, bo czekam na większą rzecz, na lepszą rzecz. Ale to jest jakaś nowa świadomość, to jest nowe, nie wiem, nowe doświadczenie, nowe rozumienie tego, że dzisiaj paradoksalnie pieniędzy jest wszędzie sporo i można je mieć w sekundę. I to właściwie jest ta pokusa, której powinniśmy powiedzieć nie? Zdecydowanie tak, ale są też właśnie osoby, które wcale nie chcą dużo pracować. Właśnie ta młodsza generacja mówi, ja nie chcę chodzić rano do pracy i pracować do 22, wolę mniej ja sobie zarobić. To samo, co rano powtarzam. I idę. Ale nie, nie. A właśnie oni to robią. Oprócz tego, że nasza generacja mówi tak, a robi inaczej, tak oni wdrażają to w życie. Pracują mniej i mniej chcą mieć. Otaczają się, tak jak powiedziałam, już mniejszą ilością rzeczy. Ale i to jest zmiana pokoleniowa, która będzie trwała? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Inaczej odbierają już przekazy, inaczej odbierają sygnały, co jest oczywiście problemem dla producentów, dla twórców marek i dla sprzedawców, którzy do tej pory mieli schematyczne działanie i bardzo łatwo docierali do nas właśnie z przekazem kup, potrzebne ci to jest teraz. Młodsza generacja już tak nie funkcjonuje. Z nimi trzeba pogadać, mają, nimi się już nie da narzucić. Prawda? Nie, nie, mają dużo większy poziom świadomości, dużo więcej wiedzą, znają mechanizmy marketingowe. Ja dzisiaj współpracuję też z liceami warszawskimi, gdzie 16
16-17-letnie dzieciaki przygotowywały projekt pomysłu na markę, zupełnie inaczej podchodzą niż właśnie generacja moja, niż obecni twórcy konceptów strategicznych. Tylko, że marka jest po to kreowana, żeby jednak sprzedawała, prawda? To musi być biznes, tylko oni go inaczej układają u podstaw, ma tak? sprzedawać, ale też ma budować relacje. Ma budować, ma bazować na emocjach, na przywiązaniu, na trwałości. Już nie tylko takie tu i teraz i już zapominam. To jest, my jesteśmy w banku, teraz też nie ma co ukrywać. Dla nich to jest też wyzwanie, prawda? Do takich dużych instytucji, które, tak jak pani mówi, przez lata całe działały według pewnego schematu. Dzisiaj nagle one są wybijane z tego rytmu i nagle muszą zacząć, bo relacji inaczej niż rozmową się nie zbuduje, prawda? Rozmawiać. Rozmawiać, ale bank akurat jest w tej dobrej sytuacji, że przez lata już tą markę konsekwentnie buduje. I młodzi ludzie bardzo pozytywnie odbierają takie marki, które mówią uczciwie, świadomie, nie oszukują. I myślę, że to jest klucz dzisiejszych zakupów, oszczędzania. Wolimy kupić coś, co jest prawdziwe. Sprawdzamy tego dostawcę. Ale też dlatego, że właśnie to pokolenie wie, gdzie sprawdzić, wie, gdzie zapytać, wie, da sobie czas na to, żeby pozbierać trochę recenzji koleżanek i kolegów? Zdecydowanie jest im łatwiej. Zresztą wykształca się taki bardzo charakterystyczny ostatnio trend społeczności wokół marki. I nie tyle już sprzedawca dzisiaj mówi o tym, co kupić, co koledzy w podobnym wieku lub też inni użytkownicy marki. To oni są głównym źródłem informacyjnym. Właśnie jestem świeżo po badaniach różnych społeczności wokół marek i to jest taki bardzo, bardzo duży trend. Wystarczy jedna silna osobowość z grupy, która powie, tak, bierzemy, to kupujemy i rzesza ludzi idzie w tą stronę. I już wtedy nie sprawdzają, bo ufają tej osobie, która to powiedziała, tak? To już jest ta osoba, która sprawdziła, wie, pokazuje dowody, jak można fajnie żyć. Przecież cała seria filmików na YouTubie pokazująca, jak ktoś na co dzień funkcjonuje, co kupuje, jak oszczędza, to właśnie jest coś, co jest sygnałem do tego, jak inni mają też dzisiaj żyć i funkcjonować. I gdyby ta osoba powiedziała, moja marka to oszczędzanie, to rzesza idzie i oszczędza? Zdecydowanie tak. Jeżeli będzie autorytetem, powtórzą, będą się tak zachowywać. Ale to zależy od wieku, czy to jest po prostu To trend? Zależy właśnie od osobowości. Oczywiście tym młodszym jest łatwiej do tych grup przyłączyć się i na bieżąco funkcjonować, ale tak jak wspomniałam, robiłam badania różnych społeczności wokół marek i nie wiek tam odgrywa rolę. Zdecydowanie mocniej, silniej działają właśnie te sygnały, przekonania i to, że szukają prawdy w marce, w produktach. Ale dlatego, że czasy są takie, że dzisiaj bierzesz coś, nawet newsa i nie zawsze jesteś pewny, że on jest prawdziwy. I zależy, kto ci go poda, to ty jemu albo ufasz, albo nie. Zdecydowanie tak jest. Zresztą, tak jak powiedziałam, no, mamy już dzisiaj dużo większą świadomość i wiemy, że i newsy, i różne informacje są przygotowywane pod konsumenta. Więc prosument, czyli ten wyedukowany konsument, no już nie tak łatwo się złapie na haczyki. I oni tak już mają? To znaczy i marki też będą musiały z tym obcować, że masz po drugiej stronie kogoś świadomego, więc on nie podejmie decyzji w sekundę, on najpierw sprawdzi, on zapyta kolegów, on zobaczy, co jego autorytety robią i czy rzeczywiście są w tym miejscu, w którym on chciałby być. Tak, dokładnie w tą stronę idzie świat, co jest dużym wyzwaniem dla firm, dla marek, dla producentów, a większym komfortem konsumpcjonizmu zakupów dla kupujących. Ale to dalej, w ogóle to słowo konsumpcjonizm kojarzące się z takim bezrefleksyjnym kupowaniem istnieje, czy to już jest właśnie coś zupełnie innego? Nie możemy powiedzieć, że przestaje nagle istnieć. To będzie się wyciszało powoli, bo tak jak mówię, ta starsza generacja lubi jeszcze kupować, lubi pokazywać. Nigdy nie wiadomo, czy nie zabraknie. No właśnie, nie zabraknie, ale też lubimy pokazywać siebie przez marki. A więc im więcej mam, im więcej posiadam, to wydaje się, że jestem lepiej odbierana. Natomiast młodzi już w ogóle tak nie patrzą, wręcz przeciwnie, szukają produktów, które nie mają emblematów, których emblematy są ukryte. A bardziej interesuje ich społeczność, życie w grupie, reakcja, możliwość przebywania wspólnego, wymyślania czegoś. A ta praca, o której pani wspomniała, jest tylko przedłużeniem fajnego życia. Ja wyjdę do pracy, ale tak naprawdę tam też się dobrze zabawię i wrócę do mojego świata. Tam szukam też tych ludzi. Zauważyłam też taką tendencję, że coraz więcej firm buduje markę od strony pracodawcy. I dobierają sobie pracowników, współpracowników tak, żeby pasowali do tej grupy. To nie jest tak, że ktokolwiek, kto ma dyplom i zna się, załóżmy, na finansach, może pracować w banku. Nie, on jeszcze musi mieć określoną osobowość. Aż tak.
zaczyna się iść w tą stronę. Bo słyszałem od kolegów z CNN-u, że dzisiaj niezależnie od tego, czy marka jest bankiem, czy marka jest telewizją, czy marka jest firmą odzieżową, to nikt już nie mówi o klientach, tylko właśnie wszyscy mówią o społeczności. Angażuje się nawet najstarszych pracowników tego CNN-u, którzy w życiu nie wchodzili do żadnych kanałów social media, mówią, słuchaj, Wolf Blitzer jest taki w CNN-ie, musisz. Masz swoich fanów i oni chcieliby zobaczyć, co ty robisz. My ogarniemy ten świat poza, ty nie musisz tego robić, ale chcielibyśmy, żebyś dał im siebie takiego trochę poza też. Nie? I na tym to właśnie polega, że dzisiaj firmy inwestują w swoich pracowników, jest mnóstwo szkoleń co do tego, jak funkcjonować w mediach społecznościowych, co pisać, kiedy pisać, jak eksponować marki i pokazywać też siebie poprzez to, co robimy na co dzień, czyli też jak kupujemy. To, że ja na przykład mniej kupuję, że ja nie potrzebuję, że odmówiłam sobie pewnych... Bo pan się nauczył od córki, no to wiem. To zdecydowanie. Ale tak jak mówię, no, dzięki temu, że pracuję blisko 20 lat z młodzieżą, to ja ich też obserwuję i podglądam. I widzę te zmiany, widzę, jak mądrze podchodzą do życia. Ja dzisiaj nie potrzebuję nakupić sobie rzeczy, bo młody człowiek mówi, ja chcę wyjechać za granicę, ja chcę rok pomieszkać gdzieś, wrócę i dopiero tutaj będę otaczał się przedmiotami. Nie muszę kupować roweru, bo mogę go wynająć. Nie muszę kupować skutera, bo mogę go wynająć. Z samochodem jest to samo. Pożyczę, oddam, ktoś inny pojedzie za moment. Nie? Nawet sprzęt gospodarstwa domowego dzisiaj można wynająć. Jeżeli chcę mieszkać przez 3 miesiące w Warszawie, to nie muszę kupować. Oczywiście czasami są mieszkania wyposażone, ale jak nie jest wyposażone, to mogę wynająć coś, co jest mi w danym momencie potrzebne. No, także to fajne czasy. To jest taki trend konsumpcjonizmu i taka rozsądnego oszczędzania, odłożenia na konto, popatrzenia na te pieniądze za jakiś czas i zastanowienia się, na co wydać. Ale właśnie, odłożenia na co? Ci młodzi... Na przykład na doświadczenia, na wyjazdy, na emocje, na to, że mogę wspólnie coś przeżywać z kimś. Wrócę mądrzejsza. Tak, na przykład, albo mądrzejsze. Tak. Naprawdę mieszkania dzisiaj młodych ludzi są prosto wyposażone w niezbędne sprzęty, w niezbędne przedmioty. Nikt nie kupuje na zapas. Ale też to, że młodzi dzisiaj są w stanie się skrzyknąć i zrobić coś razem, prawda? Tak. Mamy jedną rzecz, której każdy używa i nikt nie ma z tym problemu. Ona nie musi być moja, twoja, każdego z nas. Zresztą proszę zobaczyć, jak wyjeżdżamy na wakacje, szukamy mieszkania u innego człowieka. Bo to jest tańsze. Po co mam wydawać dużo pieniędzy? Przecież damy na 3 dni, tydzień, miesiąc. Fajne czasy. Bardzo. Znaczy, to jest spore wyzwanie dla marek, które nagle muszą się zupełnie przemienić i inaczej do tego podejść, ale pamiętam, jak Paweł Tkaczyk, spec od marek, zawsze opowiadał, że są dwie wybijające się. Jedna nazywa się Ewa Chodakowska, a druga nazywa się Radio Maryja. One, jeżeli powiedzą, że coś ma być zrobione, to w sekundę to jest zrobione. To jest to, o czym pani wspominała. I tak było ze społecznością Ewy Chodakowskiej. Tam właśnie też jedno z badań robiłam, gdzie któregoś dnia rano w mediach społecznościowych Ewa powiedziała, spotkajmy się o 15 na placu Trzech Krzyży. Trwało to zaledwie, nie wiem, 3-4 godziny. Kilka set pewnie osób przyszło i wspólnie ćwiczyło. Więc właśnie to jest ta siła. Przewodnika i tego lidera, który pokazuje, jak żyć. Tą drugą markę możemy pominąć. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Doktor bardzo. Monika Skorek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. I za Onet Rano dzisiaj też dziękujemy. Spotykamy się, mam nadzieję, jutro za 5:08. Do zobaczenia.